Hej kochani, witam was bardzo cieplutko na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z takim vlogoholem, w zasadzie bardziej holem zakupowym, bo mam tutaj kupkę sukienek. Zamówiłam sobie właśnie te sukienki na komunię, na którą się jutro wybieram, to znaczy jutro w piątek. Ten film nagrywam w czwartek, ale dzisiaj go raczej nie dodam, bo za godzinkę muszę być już w pracy. A tak od rana zabrałam się za sprzątanie, ogarnianie tutaj chaty. Tak, w niedzielę mam komunię, w piątek, czyli jutro jadę. Chyba ten film wrzucę na jutro, bo chciałabym, żebyście mi tutaj trochę podpowiedzieli. Zamówiłam sobie na Amazonie chyba 4 czy 5 sukienek. No i nie wiem, którą założyć. Mam nadzieję, że mi tutaj podpowiecie. Mam też jeszcze małe zakupy z Douglasa. No i to jeszcze taki mały haul na wyjazd. Tym razem za dużo nie kupowałam, bo nawet powiem wam, że nie było czasu. Ale jakiś tam mam chyba jedną taką nowość ze słodyczy. Może jeszcze jutro pójdę na jakieś zakupy i coś dla mojej chrześniaczki kupię. No ale jeśli mi się uda, to pokażę wam to później. A teraz lecimy najpierw z sukienkami. Widzę, że krzywo tutaj stoicie, ale chyba muszę kupić nowy statyw, który mam w ogóle postawiony na stole, bo tak, on jest po pierwsze za niski, po drugie nie wszystkie nogi mi się dobrze rozkładają, więc będzie trzeba zainwestować w nowy. No ale to już tak tutaj słowami wstępu. Lecimy z sukienkami. Takie same, bo najpierw zamówiłam jedną, a potem zamówiłam w rozmiarze większym. To znaczy normalnie w nią sobie weszłam, w tutaj akurat wam pokażę, w tą eseczkę. O, i tak ona wygląda, zobaczcie. Czekajcie, czy wy będziecie wszystko widzieć? Tak, to jest taka tutaj zwykła bordowa, to bardziej tak na taką czerwoną. Widzicie, no i powiem wam, że tutaj ją przymierzyłam, bardzo fajna, tyle że ona jest za krótka. Z tego względu, że tutaj ma taką siateczkę, no i z tyłu przez tą siateczkę to widać mi pośladki, więc na komunię do kościoła raczej się nie nadaje. I w zasadzie powiem wam, że tutaj na górze to ona się za wiele nie różni, bym powiedziała, że to jest też tutaj na górze eska. W zasadzie ona się zbytnio nie naciąga, więc więc tak. No, ale chodziło mi o to, żeby była parę centymetrów dłuższa. No i w tą, znaczy w tej wyglądam lepiej. Ale chyba dla bezpieczeństwa i tak, jeśli ją założę, to pod spód ubiorę jakieś takie czarne, kryjące rajstopy, żeby w razie co nic mi tutaj nie było widać. Wiecie, dla mnie akurat te krótsze sukienki to są lepsze z tego względu, że jestem niska, dlatego wybieram właśnie te krótsze, aczkolwiek wiecie, za krótka też nie może być, tym bardziej, że tu na komunię, do kościoła. O, ta też była bardzo fajna. A i tutaj akurat wzięłam M-kę, bo na stronie było napisane, że rozmiar jest zaniżony. I ona, wam powiem, że tutaj to bardzo fajnie się układa. Tyle, że właśnie u niej minus jest taki, że ona jest za długa, bo ona mi sięga tak prawie do połowy łydki, więc chyba mi się wydaje, że ja niska osoba w takiej właśnie długości niezbyt korzystnie będę wyglądać. Jednak takie max do kolana myślę, że najbardziej mi pasują. No a ta, zobaczcie, jest taka, o, widzicie? Dłuższa, ja nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie tak z daleka, ale naprawdę tutaj ta góra bardzo fajnie się układała, więc tą raczej zwrócę. Nie wiem, czy wam wspominałam, że zamówiłam więcej na Amazonie, mam 30 dni na zwrot, więc zamówiłam parę, mówię, znaczy tak sobie pomyślałam, że wybiorę sobie najlepszą, no a resztę po prostu zwrócę. Tak samo muszę jeszcze zwrócić tamten dres sauna, który wam pokazywałam, bo zamówiłam mniejszy i większy, no i ten większy trzeba oddać, bo no bo ten mniejszy po prostu lepiej mi pasuje. Dobra, są jeszcze dwie sukienki. Tą na pewno też oddam, bo z tego względu, że chyba jest jeszcze krótsza niż tamta i naprawdę taka dość opięta. Góra też bardzo fajna. To też jest eska. Czekajcie, tak, tu jest tył. O, i ona ma tutaj takie
chciałam być koronkowa, ale takie, wiecie, przezroczyste rękawki tutaj za... Daisy, zostaw mi to, nie możesz mi tego pozciągać, bo nie będę mogła oddać. O, i tak, ona tutaj w pasie ma gumkę, z przodu tego nie widać, bo tutaj ona ma jeszcze, o, z boku taki sznureczek i taką tutaj falbankę, którą się tutaj przewiązuje. No, ale ona to jest naprawdę króciutka, więc ta na pewno pójdzie do zwrotu, bo tak, w takiej do kościoła nie pójdę. No i ostatnia sukienka i właśnie zastanawiam się między tą a tą czerwoną, bo ta też bardzo fajnie leży. No i w zasadzie nie wiem, którą wybrać. Mam nadzieję, że wy mi tutaj podpowiecie. Nawet może jak nie na komunię, to na coś innego sobie ją zostawię. I tak, to jest też rozmiar S. Ona ma taki tutaj, zobaczcie, materiał w takie kropeczki. Też takie bardziej zwiewne rękawki prześwitujące. O, i tak ona wygląda. To jest taka chyba do kolanka, na dole podszewka, więc no nie wiem, dajcie znać, która lepsza. Różowa. O, może powinnam wam na sobie pokazać, ale to dopiero chyba będę, jeśli chcecie, to właśnie mogę wam nagrywać, takie hole mierzymy, ale właśnie muszę najpierw kupić ten nowy statyw, bo tutaj na tym stole to tak ciężko, żebyście wszystko widzieli. A z daleka też pewnie dobrze nie widać, więc tak, jak obstawiacie, lepiej ubrać różową? Czy bordową? Bordowej tak bym wyglądała. Ta jest taka tutaj bardziej pod szyję, tamta ma troszeczkę dekoldzik. No ale, no nie wiem, jak myślicie, która wam się bardziej podoba? Więc tak, te dwie na pewno zostawię, reszta idzie do zwrotu. No, a którą ubrać, to jak na razie nie wiem. Dobra, małe zamówienie z Douglasa. Karton się rozpadł. W zasadzie tutaj jest dużo rzeczy, ale właśnie z tego względu, że na aplikacji Douglas było, że jak zrobię zakupy, już teraz nie pamiętam za jaką kwotę, to na Dzień Matki mam do wyboru chyba 7 kosmetyków i 3 z tego, co mi się wydaje, były, czy 4 w oryginalnej, wiecie, pojemności. A kto tutaj teraz do mnie pisze? I 3 chyba próbeczki. Więc szybko wam tutaj też to pokażę. I lecimy dalej. Dwa produkty mam, co w ogóle ja mam dzisiaj z tymi włosami, jakoś mi się nie układają. Dwa produkty mam z The Ordinary, które już miałam, w zasadzie ten miałam, bo to jest ten taki tonik, który mi się już kończy w tej łazience, więc zamówiłam nowy. O, i zamówiłam sobie jeszcze witaminę C. Serum. A, paznokcie miałam zrobić przed tym, jeszcze jednego straciłam, więc nie wiem, czy będzie na to czas, no ale w zasadzie już powinnam. No i dwa produkty, w zasadzie tylko te dwa, no tamte dwa i te dwa, co zamówiłam, a resztę to są gratisy. Zamówiłam takie droższe i to jest podkład Dior Forever Skin Glow. Widziałam, że bardzo dużo osób go tam poleca na Instagramie i na YouTubie też, więc sobie go zamówiłam. O, i dzisiaj w ogóle jestem nim pomalowana, czego wy tu pewnie nie widzicie, bo jakoś taka jakaś rozmazana jestem. Tak wygląda ta buteleczka. O, której wy i tak pewnie nie widzicie, bo mi się tutaj wszystko odbija i rozmazuje. No, ale powiem wam, że ja wzięłam w kolorze, czekajcie, gdzie jest ten kolor, 1N. No i powiem wam, że trafiłam. I do niego też sobie wzięłam korektor Dior Backstage. I też bardzo fajny kolor, więc widzicie, w ciemno zamówiłam. No. I udało mi się trafić z kolorem. I jakby ktoś się pytał, to ten korektor jest w... A, czytam tu ON, a to jest kolor 0N.
chyba ten najjaśniejszy wzięłam z tego, co mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewna. Więc tak, te dwa produkty zamówiłam. W Douglasie zawsze możecie sobie wybrać chyba dwie próbki, więc ja tutaj wzięłam z Benefitu taki jakiś pędzelek do brwi. I druga próbka to jest Shiseido Oil Free z SPF-em 30 kremik. No i tutaj właśnie te gratisy przyszły w takim metalowym pudełku, dekielek gdzieś tam leży. Gratisy na Dzień Matki, bo tutaj w Niemczech jest troszeczkę wcześniej nie jak w Polsce, tu zawsze jest chyba drugi weekend maja. No i z Bebe mam Pflege Gloss jakąś pomadkę, ale widzę, że ona chyba ma fajny jakiś tutaj ten pędzelek, więc otwórzmy sobie, sprawdźmy. O, nawet ładnie ona wygląda, zobaczcie. Coś takiego, a nie, to jest jakiś błyszczyk chyba. Czekajcie, a może? He, ale śmieszne jest. O, tak on wygląda i tutaj są takie dziurki w środku, więc myślę, że taki błyszczyk będzie fajny. Co ja tutaj jeszcze dostałam? Krem do twarzy, do normalnej i suchej skóry, ale w zasadzie nie wiem, jaka to jest. Evolve Organic Beauty. Dziwne, bo tutaj ciężko gdzieś znaleźć właśnie nazwę firmy. Otwarty pachnie kokoskiem. No dobra, no kremiki to wiecie, do twarzy zawsze się przydadzą, więc bardzo fajnie. Kolejny to jest chyba też pełnowymiarowy produkt, 75 ml. I to jest odżywka do włosów z firmy Vedon Professional. No, no. Włochy trzeba odżywić, więc odżywka też jak najbardziej. I tutaj mam z Kelly Jenner. Krem pod oczy i to też jest na pewno pełnowymiarowy produkt, bo takie duże opakowanie. No i zobaczmy, jak on tutaj wygląda. O, fajne. Spory produkt Kelly Jenner, Kelly Skin. I o, tak tutaj jest wyciskane coś w stylu właśnie jak błyszczyk. Ok, a tu jeszcze chyba jest drugie jakieś otwarcie? Podwójne? A. A, nie, źle tam otworzyłam, to tutaj się otwiera, dobra. Krem pod oczy też się przyda, czekajcie, tu jakaś próbeczka z Lancome, ja już ją na pewno miałam, to jest taki krem liftingujący, ona często jest w Douglasie właśnie, w gratisach. To też miałam, to jest krem do ciała z Rituals. Też mi się kiedyś trafił. I chyba ostatnia rzecz z tych gratisów. I to jest nawilżający puder. IT Engineering. Tego też jestem ciekawa. To jest dokładnie z firmy Douglas. Czekajcie, czy ja to otworzę? Może tak, może nie. Kurczę, żeby to otworzyć, to muszę rozerwać chyba całe opakowanie. No dobra, mam. O, i to jest taki sypki puderek. Widzicie moją kamerę właśnie. No i... A, no i go nie otworzę, bo jest zaklejony. No dobra, puder też się przyda. Bardzo fajnie. No i to by było na tyle z moich zakupów. Którą już mamy godzinę? O, już po 11, na 12 muszę być w robocie. Także muszę się zbierać. Zaraz pochowam te tutaj graty. A jeszcze pokażę wam nowości. Znaczy się tutaj, to akurat może nie nowość, wziąłem takie wino, może sobie z siostrą gdzieś tam wieczorem wypiję i to jest różowe Hugo, ale tutaj jest nowość i to jest swimming pool, taki drink, 7% to takie wiecie, bardziej lekkie winko, no ale jeszcze tego nie piłam, więc wezmę to też do Polski. A z nowości, właśnie siostra mi pisała, że gdzieś to widziała chyba w Polsce w Dino i jest to Toffee Fee Coconut, czyli kokosowe Toffee Fee. Ja w ogóle w zasadzie wczoraj wskoczyłam wieczorem jeszcze do sklepu, bo koleżanka z pracy mówiła, że kupiła je i jest pyszne. Także no ja jeszcze nie próbowałam, więc wam nie powiem, no ale opieram się tutaj
koleżanki opinią. A i tutaj jeszcze zamówiłam na Amazonie te moje Adidas 6 w jednym. Chyba wam wspominałam, że nigdzie już go nie mogę dostać i właśnie ja nie wiem, czy on nie ma w sobie tego składnika, który został wycofany, no i w sklepach nie można go dostać, no i on jest troszeczkę droższy niż ten zwykły Adidas, który ja zawsze używam, ale omega, ale jak dla mnie dużo bardziej się sprawdza. Naprawdę, mega, więc nie wiem, mam nadzieję, że w Polsce będzie, to gdzieś sobie może jeszcze go kupię w zapasie. No i wziąłam czteropak, żeby mieć na zapas, więc tak, chyba wszystko wam pokazałam z tych moich ostatnich zakupów. Ja uciekam, tak, dajcie mi znać, więc jak możecie, to dajcie mi znać w komentarzu, którą sukienkę powinnam wybrać. Znaczy, na pewno wezmę ze sobą dwie, bo siostra też się mnie pytała, czy nie mam jakiejś pożyczyć. Także dwie pojadę do Polski, no ale dajcie znać, która wam się bardziej podoba, to ja sobie ją ubiorę, a druga pójdzie dla siostry, a tamten to na pewno resztę oddam. Dobrze, że na Amazonie mam 30 dni na zwrot, także mogę sobie spokojnie pojechać do Polski i zwrócić te, które już tutaj mam po powrocie, a nie muszę dzisiaj na przykład lecieć na szybko do kiosku i zwracać. Okej, kochani, ja się z wami żegnam. Myślałam, że to będzie taki krótki, 3-minutowy film, a jak zwykle wyszedł długi. Dobrze, ja uciekam. Widzimy się w kolejnym filmie. Może jeszcze zdążę szybko jakiś zdrabkowy odcinek dla was nagrać. No i dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrywała dalej te zdrabki, bo sama już nie wiem, czy od nich odejść, czy nie. Czy kupować nowe w Polsce, czy nie. No nie wiem, no wszystko tu zależy od was. Powiem wam, że takie vlogi to chyba bardziej mi się podobają, ale wiem, że zdrabki też mają najwięcej wyświetleń, więc tutaj jestem pod takim znakiem zapytania. Także mam nadzieję, że mi tutaj pomożecie. A teraz już naprawdę uciekam. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki. Pa, pa.